Trzy typy do nowej aktualizacji w Gita Online. Jeżeli kupiecie specjalne ładunki, na przykład Ulupę i stoi ona na końcu magazynu, możecie po prostu wyjść tylną bramą, zaszczędzając aż 6 sekund swojego życia. W misji z pijanym VIP-em nie możemy jechać zbyt szybko, a tą granicą, której nie możemy przekroczyć jest 70 mil na godzinę, więc no, teraz już to wiecie. Podczas robienia misji dla ULP nie będziemy mogli zasięgnąć po takie pojazdy jak opresory, lasera czy scramjeta. A nie chcąc zjeść tym szajsem, to są nam jeden użyteczny pojazd, który normalnie możemy używać. A jest to toreador, który ma busta, może strzelać rakietami, w dodatku nielimitowanymi. Sam wytrzymuje każdą swoją rakietę, a do tego może zmieniać się w łódź podwodną. Więc jeżeli chcecie robić tę misję, to serdecznie polecam.